Golden Freddy, czyli jedna z największych zagadek uniwersum FNAF. Od lat są toczone debaty odnośnie tego, kim on jest, jaki jest jego cel i tym podobne. Przez długi czas uważano, że to Byte Victim jest duszą nawiązającą Golden Freddy'ego. Później doszedł Dziennik Przetrwania, który podał nam nowe imię, jakim jest Cassidy, więc wymyślono, że to Golden Freddy jest duszą dziewczynki i tak właśnie doprowadziło to do zamętu w fandomie. Co jakiś czas przytaczane jest to, czyja dusza się znajduje w Golden Freddy'm, czy to Byte Victim, czy Cassidy. Jednak ja postanowię przytoczyć wam moją perspektywę odnośnie tego, jak wygląda sprawa z Golden Freddy'm. Zapraszam do oglądania. Przez kilka lat ogólne przekonanie co do Golden Freddy'ego było takie, że jest on po prostu zwykłym strojem, który leżał porzucony na zapleczu restauracji, gdzie finalnie został opętany. To rzekomo wyjaśniałoby jego siedzącą pozycję. Jednak spójrzcie na zachowanie Golden Freddy'ego w grach. Zauważcie, że jest on jedyną postacią, która może teleportować się do biura we wszystkich grach. Nawet sam Scott stwierdził w wywiadzie u Dołko, że nie chce, aby animatroniki miały zdolności teleportacji. Oczywiście nie chcesz mieć na ekranie postaci, która po ściągnięciu kamery cię zabija. To byłaby teleportacja, wiesz, to trochę zanurzające, jeśli coś jest w jednym miejscu, no wiesz. Jednak Golden Freddy wciąż jest w stanie się teleportować. I to nie tylko do biura, kiedy są otwarte drzwi, ale nawet przez drzwi, które są zamknięte. Gdy nie ma dostępu do biura, Golden Freddy wciąż jest w stanie pojawić się w mgnieniu oka. Najwyraźniej Golden Freddy jest inny od innych animatroników, no ale to wiadomo. Warto też zauważyć, jak we FNAF-ie 2 Golden Freddy znika wtedy, gdy na niego spoglądamy, a po chwili dostajemy jumpscare w postaci latającej głowy w korytarzu. I tutaj już powinniśmy mieć wątpliwości odnośnie tego, czy Golden Freddy to opętany strój. Jednak aby dowiedzieć się więcej na ten temat, powinniśmy spojrzeć na FNAF World oraz Ultimate Custom Night. W obu tych grach Golden Freddy jest wymieniony tylko jako jedna postać. W innych przypadkach postacie pojawiają się w różnych wariacjach, jak Bonnie i Nightmare Bonnie, Mangle i Phantom Mangle, czy też Endo 1 i Endo 2. Widzicie, FNAF bardzo dba o to, aby przedstawić nam różne wariacje tego samego animatronika, które są traktowane jako inne roboty. Ale Golden Freddy jest zawsze jeden. Pomimo tego, że fandom rozróżnia różnych Golden Freddy'ch nazwami takimi jak Classic Golden Freddy i Withered Golden Freddy, prawdziwy Golden Freddy jest zawsze przedstawiany jako jedna postać, niezależnie od designu. Scott nie retkonuje FNAF 1 tylko po to, by design z FNAF 2 był tym prawidłowym. Oryginalny design pojawia się podczas Ultimate Custom Night w finałowej cutscence, co oznacza, że ten design nadal ma znaczenie. Innymi słowy, oba designy mają być tą samą postacią. Dlaczego więc Golden Freddy zmienia swój wygląd? Jeśli jest tylko starym kostiumem Fredbeara, to Fazbear Entertainment nie przeprojektowałoby go, ponieważ nie jest już postacią, z którą utożsamiają swoją firmę. Przeprojektowanie stroju nie jest tak proste jak zrobienie nowego, zwłaszcza gdy Golden Freddy znika i pojawia się. Więc czym jest Golden Freddy? Myślę, że odpowiedź jest dość prosta i przewidywalna. Golden Freddy to duch, a nie opętany kostium. Może się teleportować przez ściany i znikać w dowolnej chwili, bo nie występuje w fizycznej formie. To tłumaczy też, dlaczego może zmieniać swój wygląd. Nie jest tylko jakimś starym kostiumem, który szwenda się po kątach. Jest duchem, który nie posiada animatronika. Golden Duo opiera się na idei, że Golden Freddy to dwa duchy, które posiadają kostium Fredbeara, mimo że fizycznie nie może być kostiumem, co bezpośrednio zaprzecza podstawowej koncepcji teorii. Nawet jeśli chcemy powiedzieć, że obie dusze mogą być duchami bez fizycznej formy, to i tak to nie gra. Za każdym razem, gdy widzimy, jak duchy wchodzą w interakcję z czymś innym, zarówno w grach, jak i w książkach, zawsze pojawia się ciało fizyczne. Dzieci z MCI zostają zamknięte w fizycznych kostiumach, Elizabeth zamyka się w Circus Baby itd. Żaden z tych przykładów nigdy nie zawiera dwóch niecielesnych postaci łączących się ze sobą i jako tako nie mamy wskazania, czy takowa rzecz jest w ogóle możliwa w uniwersum FNAF, ale znając tę serię, to pewnie jest. Jeśli Golden Freddy jest duchem, a nie kostiumem, to nie może być złożone z dwóch duchów. Pozostaje jedno pytanie, która dusza jest Golden Freddym? Po ukończeniu zagadek Survival Logbooka dostajemy imię Cassidy jako imię Golden Freddy'ego i imię postaci, która znajduje się na jednym z nagrobków Freddy Fazbear's Pizzeria Simulator. Wiemy, że imię jest to ważne dla historii gier, patrząc chociażby na nazwę jednego z odrzuconych scenariuszów filmów FNAF. Ale w zasadzie nic nie wiemy o tym, kim jest Cassidy w grach. Nawet nie wiemy, czy to ma być chłopiec czy dziewczynka, ponieważ nazwa jest neutralna pod względem płci, a ich głos w UCN miał brzmieć jak obie płci. Tymczasem Byte Victim jest dokładnie odwrotnym przypadkiem. Wiemy dużo o tym chłopcu, na przykład kim jest jego rodzina i jak umiera.
Mieliśmy całą grę poświęconą jego historii poprzez minigry FNAF 4. Wiemy, jak wygląda na tyle dobrze, żeby robić o tym memy w dzisiejszych czasach. Ale przez te wszystkie lata nadal nie wiemy na pewno, jak ma się nazywać. Wiem, że Ivan jest popularnym przypuszczeniem, ale to nie do końca potwierdzone. Zatrzymajmy się na chwilę. Dostrzegacie to powiązanie? Jedno dziecko, którego imię znamy i którego historia jest nieznana. Kolejne dziecko, którego historię znamy i którego imię jest nieznane. Czy jest to zwykły zbieg okoliczności? Myślę, że powinniśmy się nad tym chwilę zastanowić. Panie i panowie, tak właśnie narodziła się teoria Cassidy Victim. To teoria, która sugeruje, że był tylko jeden duch Golden Freddy'ego i że był to młodszy brat, którego głowa została zmiażdżona w szczęce Fredbear'a. To teoria, która sugeruje, że agresja Golden Freddy'ego wobec Michaela Aftona nigdy nie była błędna, ale była całkowicie celowa. To teoria, która sugeruje, że ofiara ugryzienia nazywa się Cassidy Afton. Jest to teoria, którą angielski FNAFTube był w stanie zaakceptować, jednak w polskiej społeczności... cóż, nie było zbyt wiele okazji, by przedstawić tą teorię. Niektórzy mają pewne problemy z tą teorią, jednak ja jestem w stanie odpowiedzieć na te argumenty. Najczęstszą krytyką teorii Cassidy Victim jest to, że bezpośrednio zaprzecza naszemu początkowemu założeniu o MCI. Pięcioro dzieci zostało zwabionych na zaplecze Freddy Fazbear's Pizza w 1985 roku, a ich duchy przejęły kontrolę nad każdą z pięciu animatroników z pierwszej gry. To słuszne spostrzeżenie, ale nie trzyma się to tak mocno, jakby można było to postrzegać. Na gazetach pisze, że zaginęło pięcioro dzieci, ale nie wspomina o tym, że wszystkie pięcioro dzieci zaginęło w tym samym czasie. Wspomina tylko, że pięcioro dzieci zaginęło i jest to powiązane z Freddy's. W innej gazecie jest wspomniane, że ostatnio zaginęła dwójka dzieci i wspomina, że pozostała trójka dzieci jest połączona z tymi zniknięciami. To oznacza, że potencjalnie jednemu z pięciorga dzieci mogło się coś stać dużo wcześniej, co by naprowadziło nas na to, że pozostała czwórka to właśnie Freddy, Bonnie, Chica i Foxy. Poprzednio były tylko dwie ofiary i to zabity w tym samym roku, Bile Victim i Charlie. Charlotte została zabita na zewnątrz Fredbear's Family Diner i jak wiemy, nawiedziła marionetkę. Nie wiemy, co się potem stało, czy Henry znalazł ciało córki i je ukrył, lub sama marionetka, już opętana, to zrobiła, by nikt nie zobaczył, co się stało, tym samym uznając ją za zaginioną. Henry wspomina pewną ciekawą rzecz. Rana została mi zadana po raz pierwszy. Wykrwawiła się, by spowodować to wszystko. Sugerując, że wiedział o śmierci swojej córki od początku i nigdy nikomu o tym nie wspomniał. Tymczasem Puppet ukryła ciała wszystkich zaginionych dzieci, więc logiczne jest to, że mogła ukryć własne ciało, aby chronić ojca przed prawdą czy coś w tym stylu. Bite Victim z drugiej strony został zabrany z Fredbear's Family Diner po tym, jak Fredbear zmiażdżył mu głowę. Słyszymy ten dźwięk z monitora tętna po kwestii I will put you back together, sugerując, że został przewieziony do szpitala lub przynajmniej gdzieś ze sprzętem medycznym przed śmiercią. Jeśli William zdecyduje się nie wyjaśniać, co się stało z jego synem, z obawy, że może to sięgnąć na niego podejrzenia, Bite Victim technicznie również zostanie sklasyfikowany jako zaginiony i zostanie poruszony podczas omawiania zaginięć dzieci powiązanych z Fazbear Entertainment. Próbuję powiedzieć, że jedno z tych dzieci teoretycznie może być piątą ofiarą, o której mowa w gazecie. Jeśli to Charlie, oznaczałoby to emocjonalną konfrontację między Henrym a Williamem, w której ten pierwszy oskarża drugiego o zabicie własnej córki. Jeśli to Bite Victim, to technicznie MCI nadal byłoby wypełnione czterema głównymi animatronikami oraz Golden Freddym, co wyjaśnia miejsce nagrobka obok innych zaginionych dzieci. W Into the Pit widzimy, jak Spring Bonnie zabiera ofiary w roku 1985, w tym samym roku, w którym rozgrywa się MCI w grach, jak wskazuje FNAF Ultimate Guide. Jednak w tej historii jest sześcioro dzieci, które zostały zabite przez Spring Bonniego, co jest zauważalną różnicą w stosunku do piątki dzieci, o których byliśmy pewni, że istniały w grach. Może to oznaczać jedną z dwóch rzeczy. Albo mamy źle podaną liczbę zaginionych dzieci w grach, o czym świadczy dodatkowe dziecko w Fazbear Frights, albo do czasu złapania Aftona było łącznie sześć martwych dzieci, czyli Charlie, Bite Victim, Gabriel, Jeremy, Fritz i Suzy. Tak czy inaczej, wydaje mi się to zbyt rzucającą w oczy zmianą, aby była to przypadkowym szczegółem w książkach. Wierzę, że ma to coś nam powiedzieć o MCI i równie dobrze może być inna liczba ofiar niż zakładaliśmy. To w takim razie, co z Gift Gives, Give Lives? Wiemy od bardzo dawna, że w tej grze jest piąte dziecko, które pojawia się po tym, jak każde z pozostałych dzieci otrzymało pudełka z maskami, ale czy kiedykolwiek zastanawialiśmy się nad faktem, że to dziecko jest trzymane oddzielnie od pozostałej czwórki? Nie tylko nie otrzymuje ani prezentu, ani życia, ale okazuje się, że nie potrzebuje ani jednego, ani drugiego, bo Golden Freddy daje nam jumpscare, zanim cokolwiek Charlie zdąży zrobić.
Oprócz dodania faktu, że Golden Freddy jest duchem, a nie kostiumem, mamy zasugerowane to, że Golden Freddy w ogóle nie był częścią MCI. Nigdy nie otrzymał maski, ale otrzymał życie przed minigrą. Jest w stanie zaatakować bez żadnej pomocy papetki, co wskazuje, że otrzymał pomoc wcześniej i był tu przed innymi morderstwami. Innym powszechnym argumentem przeciwko Cassidy Victim jest dziennik przetrwania i ukryte w nim wiadomości. W szczególności ludzie wspominają o trzech różnych stylach komunikacji, które są w dzienniku. Mały czerwony tekst, wyblakły tekst i tekst, który ma subtelne zmiany. Według Golden Duo jest to wyjaśnione jako trzy postacie piszące w książce oddzielnie. Te postacie to Michael, piąte martwe dziecko i Bite Victim w tej samej kolejności. Jednak niekoniecznie musi tak być. Zauważcie, że dwa style pisania używają fizycznych przedmiotów do mówienia tego, co myślą, podczas gdy drugi używa zupełnie innej metody do dosłownego zmienienia tego, co mówi wydrukowany tekst. Wiemy, że duchy mogą wchodzić w interakcję ze światem fizycznym, mimo że są martwe, ponieważ w opowiadaniu Fazbear Frights Coming Home Suzy jest w stanie narysować obrazki dla matki i siostry, co oznacza, że możliwe jest, że osoba pisząca wyblakłe wiadomości może być duchem, a nie człowiekiem. Ale zauważcie, że osoba pisząca wyblakłym tekstem jest zaznajomiona z życiem Bite Victima. Pyta o fioletowy telefon pluszowego misia Fredbeara, a co najciekawsze o zrujnowaną imprezę urodzinową. Jeśli to miałaby być piąta ofiara, to nie ma powodu, aby miała cokolwiek o tym wiedzieć. MCI miało miejsce w 1985 roku, dwa pełne lata po śmierci Bite Victima. Więc dlaczego w ogóle o tym rozmawiają? Skąd osoba pisząca wyblakłym tekstem tak dobrze wie o Bite Victimie? Odpowiedź jest jedna. Wyblakły tekst to Michael. Tak, jasne, czerwony tekst należy do Michaela w dzienniku, ale zauważ, jak dziwne jest jego pismo. Żartuje sobie z przerażającej atmosfery, jest obojętny na wszystko, co się dzieje wokół niego i tym podobne. To trochę niepodobne do Michaela, którego znamy z innych gier. Tego, który mówi swojemu ojcu, że go znajdzie. Tego, który podpala Fazbear's Fright, aby zakończyć to wszystko. Tego, który decyduje się pozostać w FFPS-ie, pomimo nieuniknionej śmierci. A tobie, mojemu odważnemu wolontariuszowi, który jakoś znalazł tę ofertę pracy, która nie była dla ciebie przeznaczona, chociaż było dla ciebie zaplanowane wyjście, mam wrażenie, że tego nie chcesz. Mam wrażenie, że słusznie chcesz być tam, gdzie jesteś. Coś musiało się zmienić między zapisami w dzienniku, a przybyciem do Circus Baby Entertainment and Rental. Gdybym miał zgadywać, powiedziałbym, że to wszystko, co się zmieniło, to fakt, że Michael odnalazł brata. Wydaje mi się, że Michael po odnalezieniu Golden Freddy'ego po raz pierwszy zaczął zadawać mu pytania, aby dowiedzieć się, kim jest. W ten sposób odkrył, że istota, z którą rozmawiał, była Bite Victimem i w ten sposób jego pytania stały się bardziej konkretne, odnoszące się do konkretnych wydarzeń z jego życia. Kiedy był pewien, że odnalazł swojego młodszego brata, chłopca, którego zabił w dniu imprezy, Michael wiedział, że musi cofnąć wszystko, co się wydarzyło. Jego misja nie polegała już tylko na naprawieniu błędów ojca, ale na naprawieniu własnych błędów i przeproszeniu brata. Szczególnie duża fala krytyki pojawia się za pomocą Ultimate Custom Night. Przede wszystkim trzeba by ustalić, jak wygląda sprawa z UCN-em i kto się w nim znajduje. Ostatnio zacząłem się utożsamiać z przekonaniem Mlerka o tym, że UCN jest częścią Mike'a, a William znajduje się w Old Man Consequences. Od czasu wydania UCN-a nie było dyskusji na temat tego, czy gracz kontroluje Williama czy Michaela. Obie opcje były postrzegane odpowiednio jako Will Hell i Mike Perg. Od lat fandom znajduje się w szale, jeśli chodzi o to, która opcja jest prawdą i nikt nigdy tak naprawdę nie dotarł do tego, jak to wygląda, chociaż bardziej przemawiającym jest Mike Perg. Ale z teorią Cassidy Victim tylko jedna opcja może zadziałać, czyli Mike Perg, ponieważ Michael był tym, który zabił Bite Victima i to on otrzymałby tą karę. Stamtąd wiele odpowiedzi na temat UCN-a zaczyna robić sens. Największą z nich są oczywiście odniesienia do Golden Freddy'ego, takie jak The One You Should Have Not Killed. Jeśli William jest uważany za protagonistę, to ten fakt jest niewiarygodnie mylący. 16 dzieci, które zabił, tylko jedno z nich nie powinno być zabite z powodów, których gra nie chce wyjaśnić. Jednakże, jeśli Michael jest protagonistą, to i tak zabił tylko jedną osobę, więc oznaczenie Golden Freddy'ego jako ten jeden ma znacznie większy sens. Jest też kwestia szczegółów z biura i dialogów, które działają tylko z Michaelem. Weźmy na przykład biura do odblokowania. Czy widzicie powtarzający się schemat?
Wszystkie te miejsca to miejsca, w których Michael musiał walczyć o swoje życie. Biuro, w którym znajdują się obiekty zarówno z Sister Location, jak i FFPS-a. Biuro, które pasuje do Fazbear's Fright z FNAF 3 i dokładna kopia sypialni z FNAF 4. Chociaż tutaj przydałoby się zastanowić, czy to faktycznie Michael jest jednym z dzieci, na których przeprowadzono eksperymenty, ale to temat na inny film. Nie trzeba dodawać, że żadna z tych rzeczy po prostu nie klei się, jeśli założymy, że gracie z Williamem, a Cassidy jest piątym zaginionym dzieckiem. Podczas gdy William prawdopodobnie pamiętałby swój podziemny biznes i Fazbear's Fright, który niemal spalił się na śmierć, to nie miałby silnej więzi z pokojem Snowa 4, gdyż w tym pokoju eksperymentował na dzieciach i sam nie był ich ofiarą. Michael oczywiście wiedział i był mocno powiązany z tymi wszystkimi miejscami. Circus Baby Entertainment and Rental był miejscem, gdzie Mike odnalazł ducha swojej zmarłej siostry. Fazbear's Fright było miejscem, gdzie po raz pierwszy zetknął się ze swoim ojcem po jego zaginięciu, a sypialnia Snowa 4 to potencjalne miejsce, gdzie mógł być ofiarą eksperymentów, jednak ja myślę, że to coś innego i głębszego. To również daje UCN-owi większe znaczenie fabularne. To nie jest tylko nieudana próba torturowania Williama przez wieczność. To ostateczna konfrontacja między Michaelem a jego bratem. Podobnie jak w cutscenkach Bear of Vengeance, czyli tych ninja FNAF, Bite Victim od lat ściga swojego zabójcę, ale nigdy nie miał okazji uderzyć. Teraz jednak nadrobił zaległości i był gotów zemścić się za to, co się stało z nim wiele lat temu. Chciał pokazać Michaelowi, jak to jest być zabitym przez animatronika. Bite Victim chciał zadać ten sam ból Michaelowi, jednak już we FNAF 3 mieliśmy przedstawione to, że wieczna męka Michaela nie potrwa długo. Wiedząc, że Michael starał się wynagrodzić to, co zrobił, cała piątka pracowała razem, by dać chłopcu urodziny, których nigdy nie miał. Dali mu balony, przyjaciół, tort. Jednym słowem mówiąc, dali mu najszczęśliwszy dzień. I dzięki temu Golden Freddy w końcu zeznał spokoju. Wybaczył bratu i w końcu pozwolił odpocząć duchom. I tutaj kończy się historia Michaela, tak samo jak i Golden Freddy'ego. Chciałbym teraz poświęcić ten segment najczęściej zadawanym pytaniom odnośnie teorii Cassidy Victim, jednak jeśli wasze pytanie się tu nie pojawi, możecie zadać je w komentarzu, a ja na nie odpowiem. Czy przypadkiem Cassidy nie jest dziewczynką? W książkach owszem. Ale jest wiele dowodów, które sugerują, że Cassidy jest chłopcem w uniwersum gier. Po pierwsze, i najbardziej oczywiste, to zdjęcie przedstawia zdjęcie jednego z synów Scotta, czyli od razu można zaznaczyć, że Cassidy jest chłopcem. Po drugie, postacie z UCN nazywają Cassidy'ego on. Myślę, że ktoś może powiedzieć, że mówią tak na niego, bo design Golden Freddy'ego jest męski, aczkolwiek nie ma to sensu, gdyż jest to po prostu dzieciak, który przybiera jego formę, więc z automatu powinni znać jego płeć. Co z dziewczynką z logbooka? Ten dowód jest kompletnie wyciągnięty znikąd i jest nieporozumieniem. Tak, jasne, pasuje do opisu Cassidy's The Fourth Closet, ale pamiętajcie, że książki rozgrywają się w osobnym uniwersum z osobnymi postaciami. Na przykład Golden Freddy, pojawiający się w Srebrnych Oczach, został potwierdzony jako młody chłopak o imieniu Michael Brooks, podczas gdy ta wersja Cassidy to Bonnie, więc nie sądzę, żeby rysunek tej dziewczynki miał cokolwiek oznaczać. Co z Princess Questem i bohaterce o imieniu Cassidy? To nie jest taka CD. W najgorszym wypadku jest to po prostu easter egg, a w najlepszym wypadku ma być symbolem Cassidy. Księżniczka i Cassidy walczą w przeróżnych miejscach, aby spróbować dopaść osobę, która zrujnowała im życie, a robiąc to udaje im się uwolnić swoją duszę. Postać jest inna, ale historia jest prawie taka sama. Co z krzykami Williama w UCN-ie? Odpowiedź bardzo krótka i bardzo prosta. William znajduje się w czwartym wymiarze z FNAF World lub jak to woli w Old Man Consequences. Jest tam uwięziony, ponieważ jest to miejsce bez ucieczki. Dosłownie, bo tylko wyłączenie gry pomaga stamtąd wyjść. No i także jest to swoiste wieczne piekło, gdzie William może być torturowany, tak jak jest to przedstawione chociażby w opowiadaniu Man in the Room 1280, gdzie ta osoba, która powinna być martwa, przeżywa koszmary, a chłopak o imieniu Andrew z maską podobną do Old Man Consequences trzyma go przy życiu i nie pozwala lekarzom go dobić. Podejrzewam, że wiele osób nadal będzie próbowało powiedzieć, że Golden Duo jest poprawne. Trudno się dziwić, gdyż jest to obecnie najbardziej rozpowszechniona i najbardziej popularna teoria o Golden Freddy. Jednak w tej teorii są pewne rzeczy, które się nawzajem wykluczają i ze sobą nie działają. Powodem, dla którego ludzie zaczęli wierzyć, że mogą istnieć dwa duchy, które składają się na Golden Freddy'ego, było to, że w książkach Fazbear's Fright postać Stitch Wrighta ma w sobie dwa duchy, z których jeden jest swoistym Golden Freddym tego świata. Potem powstała myśl, że Stitch Wraith może być odpowiednikiem dla Golden Freddy'ego, reprezentującym obecność dwóch duchów wewnątrz stroju. Pomijając to, że Golden Freddy jest duchem, jest jeden wielki problem z tą teorią. Ennard.
Po pierwsze, jest animatronikiem, który w grach posiada największą ilość dusz trzymanych w jednym robocie. Jednak nawet z całym remnantem i agonią od nie mniej niż 5 dzieci, energią duszy, która ma być w stanie nawet dać życie, nadal nie jest zdolny do teleportacji, a gdyby takową miał, to zakończenie z Private Roomem byłoby znacznie szybsze. Jednak on musi podejść do drzwi i poczekać, aż się otworzą, w przeciwieństwie do Golden Freddy'ego, który wchodzi do biura bez względu na to, czy się zamknie drzwi. Bardzo mocno zaprzecza idei, że wiele duchów Golden Freddy'ego może być tym, co pozwala mu na teleportację. Jest także jedynym animatronikiem w grach, który ma w sobie więcej niż jednego ducha. Ale zastanówmy się, jak te duchy się tam dostały? Każdy Funtime animatronik dostał dawkę remnantu, a następnie zostały rozebrane na części. Następnie wszystkie ich części zostały połączone, aby zebrać remnant w jednym miejscu. Ale najważniejsza jest kwestia odwołań. Teoria Golden Duo twierdzi, że Stitch Wraith ma być odwołaniem do Golden Freddy'ego, podczas gdy Ennard jest dokładnie tym samym, czym jest Stitch Wraith. Obaj są robotami zbudowanymi z wielu odmiennych części, co pozwala duszom komunikować się ze sobą. Nie mają być tą samą postacią, ale Stitch Wraith jest bardzo wyraźnie przedstawiony jako wyjaśnienie i rozszerzenie postaci Ennarda. Ludzie często pytali, jak Ennard pozbył się ducha Elizabeth między Sister Location a FFPS-em. Dlaczego Golden Freddy przejął władzę po jej odejściu, lub jak Ennard zdołał się ukryć po uczestce, a historia Stitch Wraitha odpowiada na wszystkie te pytania. Ma to zaskakująco dużo podobieństw i nie może być to niepołączone. Cóż, myślę, że tym filmem mogłem wywołać niemałe zamieszanie, ale myślę, że przedstawiłem całkiem trafne argumenty odnośnie tożsamości Golden Freddy'ego. Oczywiście, teraz jest łatwiej wytłumaczyć jego postać, gdyż stara fabuła się zakończyła na dobre i po prostu łatwiej nam jest nad nią teoretyzować. Nie ukrywam, jest to chyba jeden z większych filmów, jakie robiłem, ale myślę, że jest warto. Nie oczekuję, że wszyscy, którzy to obejrzą lub odsłuchają, będą przekonani o tym, co mam do powiedzenia. Niezaprzeczalna prawda o teoriach we FNAF-ie jest taka, że każdy będzie miał swoje własne opinie do czasu utrzymania bezpośrednio nich odpowiedzi od samego Scotta, co jest mało prawdopodobne, gdyż seria przybrała nowy kierunek, którym podąża. Cóż, dziękuję wam za oglądanie. Jeśli film wam się spodobał, nie zapomnijcie zostawić oceny pod filmem, a także komentarze ze swoją własną opinią, bądź też pytaniem odnośnie rzeczy przedstawionych w materiale. Także do zobaczenia w kolejnych materiałach i cześć!